Chorzów kolejnym miastem w regionie z rondem praw kobiet. Już oficjalnie sygnowane ma być uhonorowaniem kobiet i należnych im praw. Jesienią zeszłego roku radni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulicy Nomiarki z drogową trasą średnicową, a wnioskodawcą był Bartłomiej Czaja. To jest może symboliczny na początek, ale od symbolów się zaczyna, a następnie trzeba walczyć o równouprawnienie także kobiet w pracy, w zarobkach, bo w tej chwili kobiety za tą samą pracę niżowymi się zarabiają mniej niż mężczyźni. Mówimy też głośno gdzieś tam o przemocy wobec kobiet w domach. Ja od lat gdzieś tam działam na rzecz też praw kobiet, żeby nie było przemocy wobec kobiet, żeby kobiety miały równe prawa. Po prostu uważam, że im się to należy, tak? To nie możemy patrzeć, że mężczyzna jest czymś lepszym. Rondo, które zyskało miano praw kobiet w Chorzowie, to już czwarte w województwie śląskim. Wcześniej swoje ogłosiły Częstochowa, Bytom i Sosnowiec, a w tym ostatnim dodatkowo powstała Galeria Praw Kobiet. Ta mieści się w przejściu podziemnym nieopodal ronda, a teraz z okazji 8 marca została odświeżona. Mówi m.in. o tym, że dziś coraz bardziej popularne feminatywy to tak naprawdę powrót do tego, co uchodziło za powszechne przed komuną. O tym, jak należy się wzajemnie traktować, jak wygląda tolerancja, że nie ma tutaj mowy o wywyższaniu się jednej płci nad drugą. Naprawdę, to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć. Jest to wystawa z ogromnym przekazem emocjonalnym. Tak uważam, my jako rodzic, jako tata dziewczynki, która sama mi zwraca wielokrotnie już teraz uwagę na to, jak powinienem nazywać niektóre zawody, to takie doświadczenie też prywatne pokazuje, że zmienia się nasz stosunek do tego. O tym, że stosunek się zmienia, pokazały liczne marsze, których byliśmy świadkami w 2020 roku po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jedne z największych protestów w regionie przechodziły przez Dąbrowę Górniczą, gdzie dziś aktywistki zbierają podpisy pod petycją w sprawie utworzenia Ronda Praw Kobiet również tam. Chcemy uhonorować tym wszystkich mieszkańców, którzy brali udział w protestach i jakby wyrażali i wspierali mocno tutaj prawa kobiet. Co istotne, były ruchy obywatelskie, duży ruch społeczny. Dlaczego chcemy, aby to mieszkańcy podpisali petycję? Ponieważ to dla nich. Chcemy, aby oni byli częścią tego projektu. Nie chcemy, żeby to był projekt polityczny. Chcemy, żeby to był projekt obywatelski, poparty jak najbardziej politykami, jeśli mają ochotę. Oczywiście mogą się do nas przyłączyć. Docelowo Rondem Praw Kobiet miałoby zostać mianowane nowo powstałe nieopodal Pałacu Kultury Zagłębia. Jednak aktywistki otwarte są także na inne propozycje.